Dziękuję pięknie za zauważenie mojego filmu na festiwalu. To pomaga mi w myśleniu o słuszności decyzji, jakie podjąłem kilka lat temu, kiedy dwóch z tych pilotów jeszcze żyło. Ostatni pilot, Franciszek Konicki, zmarł mając 101 lat w zeszłym roku w Londynie. Cieszę się, że ten film ma swoje życie i że może być oglądany w różnych miejscach przez widownię. I jednocześnie myślę, że jest to dobre źródło historyczne, bo tak starałem się ten film zrobić, żeby nie było tam żadnych zafałszowań, a mógł być też właśnie lekcją historii dla młodych Polaków. Dziękuję. A plany na przyszłość? Czy z tym tematem, czy z innymi tematami? Już panu powiem prywatnie.